Do związku należy 600 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, ogólna liczba prawie 1600 takich samorządów. My skupiamy w sobie najbardziej zróżnicowaną grupę, jeżeli chodzi o sytuację finansową. Nam będzie najtrudniej dojść do porozumienia, pogodzić wszystkie te grupy. Stąd potrzeba w tych kierunkach zmian kategoryzacji samorządów właśnie w zależności od położenia, od zasobów, od demografii, od tego, jaką odległość mają te samorządy od większych aglomeracji miejskich, od dróg publicznych, wojewódzkich, krajowych, od autostrad, bo od tego zależy właśnie kwestia związana z możliwościami finansowymi w danych samorządach. W ostatnich latach bardzo mocno został rozchwiany system finansów publicznych, szczególnie jeżeli chodzi o przewidywalność i stabilność dochodów. To się wydarzyło szczególnie w ostatniej kadencji teraz, gdzie w 2019 roku, a później powtórzono to w 2021 roku, zmieniono zasady w trakcie gry, gdzie zmieniono stawki podatkowe dla mieszkańców, dla osób fizycznych. Niestety połowa z tego podatku obniżyła dochody w samorządach i tak nie powinno być. My chcielibyśmy móc przewidywać naszą sytuację finansową na 3, 4, na 8 lat do przodu, żebyśmy mogli w wieloletnich programach finansowych planować zadania i na nie się odpowiednio przygotowywać. Jeżeli udałoby się zmienić to, żebyśmy nie musieli dopłacać tak dużych pieniędzy właśnie do oświaty, do GOPS-u, do zadań zleconych, to mielibyśmy wystarczającą część środków w postaci naszych dochodów na realizację zadań infrastrukturalnych. No i zabiegamy też o to, żeby większość środków była przekazywana do samorządów jako dochody własne, żebyśmy nie musieli stać jako beneficjenci w kolejkach i lobbować nasze zadania, tylko żebyśmy mogli je spokojnie zaplanować i w większości realizować z dochodów własnych.